gratulacje. Byliście pierwszy raz na Mistrzostwach Polski. Monika, Jarek. Słuchajcie, atmosfera. To ogólnie zajebista. No, rewelacja, naprawdę. No, tak. Bawiliśmy się fajnie, nie? Dużo ludzi? Jeżeli chodzi o zawodników, tak. Natomiast obserwatorów też. Obserwatorów, no nie, bo były dni takie, gdzie było obserwatorów sporo, nie? Najważniejsze pytanie moje jest takie. Graliście na fan bowlingu? Tak. A to były Mistrzostwa Polski. Nie, zupełnie inaczej. Co innego. Nie ma w ogóle porównania między graniem na smarowaniach hardkoringowych, a typowo na sportowych. Atmosfera całkowicie inna. Tam jest typowo sportowa, u nas na hardkoringu jest zabawowa. To jest całkowicie dwie odmienne dziedziny gry. Ludzie też się zmieniają? To jeżeli są na fanbowlingu, to jest bardziej przyjazne, spokojniejsze, delikatniejsze, grzeczniejsze, a tam jest po prostu już taka bardziej rywalizacja, nie? To każdy już myśli o tym, żeby wygrać, nie? Żeby się pokazać, a tutaj po prostu każdy traktuje więcej jako zabawę, jak po prostu zwycięstwo. Nie? I ogólnie dopóki traktujesz jako zabawę, idzie lepiej. Dokładnie. Idzie lepiej. Wiem po sobie pierwszy dzień. No ale słuchaj, te pierwsze dwa dni... Nie, pierwszy dzień. Drugi dzień już ale nie. Ale drugi był fajny też. No, w porządku. Przecież to w połówce byłaś, tak? To znaczy się po pierwszym dniu byłam w samym środku, tak szósta, jest. Pięć przede mną, pięć za mną. Pani Kiedrowska była za tobą. Tak, za mną, no, dokładnie. To było właśnie ten, chyba Emilowi bardzo na tym zależało. No. Wyciągnęłam ostatnią grą, no 224, także rewelacyjnie, bo czwartą i piątą troszeczkę zepsułam. Natomiast drugi dzień już była nerwówka. Za bardzo się ucieszyłam z tego miejsca. Ty mnie jeszcze informowałeś, że brakuje mi 30 punktów do trzeciego, że nie ma dużej straty. No i no nie poszło, nie? A dzisiaj było tak, że wiadomo, do trzeciego nie walczyłam o pudło, ale tak chciałam być czwarta, piąta. Byłoby rewelacyjnie, ale kompletnie nie szło. Nerwy i w ogóle. Pierwszy dzień to był totalny luz, może dlatego, że do ostatniej chwili nie wiedziałam, że będę grała. Dopiero na samym końcu, chyba 15 minut przed rozgrywkami, okazało się, że mogę grać, że wchodzę na tory, no i zagrałam. Zagrałam 176, także ja rzadko kiedy tutaj robię taką średnią. To się robi większe. Robi się, ale inaczej się gra. Był luz. Później chciałam zagrać sobie, dzisiaj chciałam zagrać o 8 rano. No niestety regulamin jest sztywny, nie było takiej możliwości, więc musiałam grać o 12. W związku z tym na każdym torze były dziewczyny. Miałam możliwość obserwowania ich wyników. To trochę rozprasza. Wiem, że nie powinnam, ale kątem oka zawsze gdzieś tam... Powiedzcie mi, bo tam ta kręgielnia jest od roku. W zeszłym roku tam Emil ją otwiera, ja tam kilka razy byłem na niej. Jak porównacie do naszych torów? Tak z tym... Ciekawości. VIA jest torem pochodnym AMF-u, nie? Tory AMF-u więc tory też nie powinny inne, być to, podobne, powinny być podobne, ale nie maszyny nie też mają Kegla? Tak, no oczywiście mają Kegla maszynę. Mówię, w ogóle jest całkowicie inny tor, nie? To są ciemne tory, nie? VIA ma jasne, tam są ciemne tory. Ciemne są? Tak, ciemne. Jak się grało kulami, Jarek? No zajebiście. Pierwszy dzień był najlepszy, nie? Porażka. No nie, tam nie jest źle. Nie, stres, nie, no stres duży, nie? Ale po prostu no, ja tam krótkie smarowania, no akurat no, nie byłem w ogóle przygotowany, nie? Jarek no, ma kilka kul. Nie byłem ja grałam cały turniej jedną kulą i sperem. Ale na długim smarowaniu już po prostu na longu już znajdowałem się i to dosyć tak, miarę logicznie. No. I dzisiaj też na średnim, nie? Na medium. Całkiem byliśmy, było już nie było albo źle. Albo było bardzo dobrze. Trzy gry zagrałem bardzo, uważam, rewelacyjne, bo jedna 201, 191, tak, 180. Tak, tam były trzy takie fajne gry. Jedna była 102, no oczywiście o czołgistach trzeba pamiętać, no honor oddać im. Założymy może tutaj z Mieciem, pogadamy, żeby założyć drużynę i się w drugą ligę może gdzieś tam wbijemy. Nie? No, można pomyśleć, tylko że musimy grać na trudniejszych smarowaniach. Musimy zmienić troszeczkę system ćwiczyć na trudnych smarowaniach, nie patrzeć na wyniki, tylko na to, żeby po prostu rozwijać swoje umiejętności. Słuchajcie, ja wam dzięki, kurde, spisaliście się, rewelacja. Ile można było, tyle się zrobiło, nie? Następnym razem może będzie lepiej, nie? Najważniejsze, że imprezy... Próbowaliśmy. Dzięki. Dzięki, nara. Dzięki.